Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dobry wieczór. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła kontrolę ubojni w całym kraju. To efekt ujawnionych przez dziennikarzy nieprawidłowości w jednym z zakładów w województwie mazowieckim. Tam zwierzęta miały być zabijane w sposób nielegalny i niehumanitarny. W studiu rozmowy dnia minister Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Panie ministrze, mięso z nielegalnego uboju trafiło do 14 krajów, między innymi do Polski, tutaj do 20 punktów co najmniej. Ma pan wiedzę, czy także do naszego regionu? Zostało wycofane zarówno z zakładu, jak i z hurtowni. Ja nie jestem w stanie detalicznie powiedzieć, gdzie sklepy się zaopatrywały. Komisja poinformowała nas, że mięso trafiło do 14 krajów. Czasami to są ilości nieduże, na przykład do Rumunii to jest około 25 kg. Ktoś tam sprowadził tej wołowiny z Polski, ale niezależnie od tego, czy to jest dużo, czy mało, powiadomiliśmy inspekcje weterynaryjne w tych krajach, żeby dla bezpieczeństwa, dla przezorności, żeby wycofały to mięso. W sumie blisko 10 ton. Przy wielkim obrocie to nie jest dużo. Natomiast ja patrzę na to również, jak systemowo, w jaki sposób strukturalnie nie dopuścić do takiej sytuacji w przyszłości, żeby pazerność, chęć zysku, chciwość, nie wiem z czego użyć, głupota chyba w ostateczności, doprowadziła do tego, żeby tak popsuć wizerunek polskiej żywności. Ponieważ to również świadczy zresztą o sile oddziaływania, rażenia artykułów w mediach. Ten materiał powielany w Europie doprowadził do rzeczywiście zachwiania zaufania do polskiej żywności całej, już nie tylko wołowiny, całej żywności. A dla nas jest to sytuacja wyjątkowo trudna, ponieważ Polska zaczęła wracać na pozycję jednego z głównych producentów żywności w Europie, ba, liczącego się na świecie. Eksport za zeszły rok to jest około 30 miliardów euro. Polska żywność jest rozpoznawana, jest uważana za dobrą żywność, stosunkowo niedrogą również. Komuś widocznie bardzo mocno też na odciski nadepnęliśmy, bo to się dzieje w postaci różnego rodzaju wojen handlowych i boję się, czy te dziesiątki milionów złotych przeznaczonych na promocję, na przekonywanie konsumentów na świecie do polskiej żywności nie zostały takim działaniem zmarnowane, ale już pomijając nawet jakie były motywy dziennikarzy, zakładam, że dobre, że uczciwe i szlachetne, zakładam, to trzeba gorącym żelazem wyplenić tego typu sytuację. Nie może być takiej sytuacji nigdzie więcej. Mówi pan, panie ministrze, że mięso zostało wycofane, ale przecież wiele wskazuje na to, że to nie była akcja jednorazowa, że to mięso trafiało do... Nie, my nie mamy na ten temat wiedzy. To nie jest tak, że jestem w stanie ekstrapolować i sądzić, że to był proceder, który latami trwał. Tam był zakład pod kontrolą weterynaryjną. Okazuje się, że uboje były nocą, kiedy weterynarza nie było. Dlatego przygotowuję zmiany ustawowe, również dotyczące nadzoru weterynaryjnego, ale również wprowadzenie 24-godzinnego monitoringu w ubojniach. Również w tych godzinach, kiedy nie ma fizycznie lekarza weterynarii, nie jest to technicznie jakieś szczególnie trudne, wprowadzimy monitoring i będzie wiadomo, czy coś się w tym zakładzie działo pod nieobecność weterynarza. Myśli pan, że to pomoże unikać takich sytuacji? Na pewno pomoże. Natomiast w tym konkretnym przypadku, to każdy, kto w tym brał udział, czy to będzie właściciel, czy kierowcy, którzy wozili, czy pracownicy, którzy dokonywali tego nielegalnego uboju, czy rolnicy, którzy się połakomili na parę złotych i do tego w tym brali udział, wszyscy zostaną ukarani. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby pojedyncze przypadki psuły wizerunek polskiej żywności. My jesteśmy krajem nadwyżkowym. Musimy eksportować. Musimy eksportować. To są ogromne ilości, które musimy wyeksportować, bo Polacy nie są w stanie tego wszystkiego zjeść. To jest być albo nie być polskiego rolnictwa. I jakiś łajdak, złodziej popsuje opinię polskiej żywności takim procederem. Dlatego będą zmiany również systemowe. Będzie zmiana ustawy o weterynarii. Pracuję nad tą w tej chwili. No, o to, panie ministrze, też chciałem zapytać. Nie niepokoi pana, że wiele wskazuje na to, że osoby z nadzoru weterynaryjnego też w tej sytuacji mogą być zamieszane? To nie są ludzie z Inspekcji Weterynaryjnej. Tu jest jakieś nieporozumienie również tych, którzy to komentują. Badaniem mięsa w zakładach zajmują się lekarze prywatnej praktyki, którzy mają powierzone to zadanie. Czyli prywatni weterynarze. Prywatni weterynarze, którzy mają to powierzone przez inspektorów powiatowych, powiatowych inspektorów weterynaryjnych. Ciężkie pieniądze również na to idą. Płacą również właściciele zakładów ogromne pieniądze, więc ci właściciele mają... Ja nie sądzę, żeby wszyscy byli łajdakami.
ci uczciwi mają prawo oczekiwać, że nadzór będzie skuteczny, szczelny, który daje gwarancję, że ich produkt będzie rozpoznawalny na rynku i będzie bezpieczny i ludzie będą go chętnie kupowali. Ale czy ta sytuacja nie pokazuje, że system nadzoru też gdzieś jest dziurawy? Dlatego zastanawiamy się i robię w tej chwili analizę ekonomiczną, to wszystko kosztuje. Może trzeba zrezygnować z tego kontrolowania przez prywatnych lekarzy w ramach upoważnień, w ramach pewnego zlecenia, jakie daje inspekcja weterynaryjna. Trzeba może rozszerzyć ilość pracowników w inspekcji, tylko że za chwilę ci, którzy mówią, trzeba wzmocnić inspekcję, dać nowe etaty, dać dodatkowe pieniądze, no powiedzą tak, administracja się rozbudowuje, znowu wyciągają pieniądze na kolejne jakieś tam instytucje. Ale może to jest bezpieczniejsze, ponieważ to państwo ma zagwarantować bezpieczeństwo żywności również nie tylko wobec swoich obywateli, wobec całego świata. My uznajemy świadectwa weterynaryjne w Unii Europejskiej. Wierzymy, że w Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii, w Danii, gdzieś tam, że jest to system szczelny i kontrola gwarantuje, że jak coś z tamtego terenu przyjdzie do nas, jest bezpieczne i oni muszą mieć przekonanie, że również nasze kontrole są bezpieczne. Może trzeba zmian i z tego zła, które tutaj miało miejsce, z tej patologii, trzeba zbudować dobro, zrobić, poprawić to w taki sposób, żeby już nigdy więcej ludzie źli, złodzieje i oszuści nie mogli zachwiać całym polskim rolnictwem, ponieważ głosy są dramatyczne z całego świata. A ma pan sygnały, że może dojść na przykład do ograniczenia importu mięsa? Nie, nie ma takiej możliwości w ramach Unii Europejskiej. To jest, ja poprosiłem zresztą w uzgodnieniu z Unią Europejską. W poniedziałek przyjeżdżają inspektorzy z Brukseli. My chcemy zapytać również naszych kolegów, przecież to wszystko jest transparentne, tu nie ma żadnych tajemnic. Tak jak my wiemy, co się dzieje w inspekcji litewskiej, czy francuskiej, czy innej, wszystko również w ramach systemów informatycznych musi być w pełni transparentne dla naszych partnerów z Unii Europejskiej. Słyszę głosy, niedawno dostałem informację od naszych placówek, z naszej placówki dyplomatycznej na Słowacji, że jedna z posłanek na Słowacji mówi o tym, że w Słowacji jakoś dziwnie mało bydła trafia do utylizacji. A przecież w procesie hodowlanym są krowy i chore, i z porażeniami. Tu na marginesie analizy, których dokonali lekarze weterynarii w tym zakładzie, wskazują, że ta partia, którą badali, to nie było, jak się mówi, mięso z chorych krów. Takie, które sugerować by można, że zaszkodzi. To były krowy pourazowe, a przy bydle w szczególności tych urazów jest dużo, na przykład urazy przy porodzie, uszkodzona miednica, krowa odwapnienie nie może wstać, są problemy tych urazów poporodowych. Te krowy rzadko kiedy się leczy, one są już najczęściej skazane na uśpienie czy na zabicie, więc tu nie mam raczej obawy, że one były, że w ich mięsie będą pozostałości antybiotyków czy innych środków medycznych, ale niezależnie jak to był nielegalny ubój. Takiego uboju nie wolno prowadzić i dlatego jeszcze raz mówię, wszyscy zostaną ukarani, a my będziemy się przyglądali również, jak to w Europie funkcjonuje, bo jeżeli ta posłanka na Słowacji mówi, że bardzo możliwe, że te krowy ze Słowacji też gdzieś w niejasnych okolicznościach nie trafiają do zakładów utylizacyjnych, to może trzeba w całej Europie system nadzoru weterynaryjnego poprawić, bo konsumenci tego się domagają. Przecież to konsumenci decydują, co będą chcieli kupić. Minister rolnictwa Czech, Mirosław Toman, powiedział tak. Chcę zapewnienia, że poziom kontroli w Polsce będzie co najmniej na takim samym poziomie jak w Republice Czeskiej, gdzie są w stanie określić pochodzenie każdego kilograma mięsa wołowego. W Polsce tak nie jest? Jest tak samo. Toman oczywiście gra pewną, tak jak każdy minister, przedstawiciel rządu, pani minister na Słowacji, która jest jednocześnie wicepremierem, chce uspokoić swoje społeczeństwo i ja to rozumiem. Ja z Mirosławem, z panem ministrem rolnictwa Czech spotykałem się kilka dni temu w Brukseli, rozmawialiśmy. Ma udzielone wszelkie wyjaśnienia, informacje ze strony służb weterynaryjnych Polski. Kontaktował się z polską panią ambasador, była, składała wyjaśnienia, informowała mnie o tym, więc my oczywiście naszych braci, przyjaciół z Czech chcemy również poinformować, że nasz system jest szczelny. Natomiast jeżeli się pojawiło jakieś paskudztwo, jakiś wypadek, przepraszam, to mówię, jakieś czarna owca, która do tego doprowadziła, to my to wypalimy gorącym żelazem. Tego samego oczekujemy od wszystkich innych. Ja zdaję sobie sprawę, że
w handlu żywnością zaczyna być też również elementem wykorzystywanym psucie cudzego wizerunku na innych rynkach. Czesi się denerwują, bo Czesi bardzo chętnie kupują, władze czeskie się denerwują, producenci w Czechach się denerwują. Czechy są niedużym krajem, a są jednym z największych odbiorców żywności z Polski. Czesi chętnie kupują polską żywność, która tam jest eksportowana, ale również przekraczają granice, kupują w strefie przygranicznej, więc rolnicy czescy się denerwują. Minister jest ministrem rolników czeskich, więc próbuje też jakoś trochę to usprawiedliwiać, uspokajać, przerzucając odpowiedzialność na Polskę. Niezależnie od tego, jakie te głosy na świecie krytyczne są, my musimy się oczyścić i musimy przedstawić skuteczne nadzorowanie nad bezpieczeństwem żywności. To jest sine qua non istnienia polskiego rolnictwa. Inspektorzy Komisji Europejskiej, którzy przyjeżdżają w poniedziałek, ma być ich dwóch, mają pomóc polskim władzom w prowadzeniu dochodzenia i dokonać oceny w terenie. To jest potrzebne? Ja nawet się cieszę, że oni przyjeżdżają, bo rozmowy z komisarzem, z przedstawicielami DG Sante pokazują, że jakiś niepokój jest. On jest oparty o wzajemne zaufanie, jeszcze raz to mówię, ale ufa i kontroluj. Dlatego to, że oni przyjadą, ja traktuję tego jako, nie wiem, jakiegoś wotum nieufności wobec Polski. No tak, ale nieoficjalnie, panie ministrze, z Komisji Europejskiej popłynął dzisiaj taki sygnał, że przyjeżdżają też po to, żeby sprawdzić, czy reakcja polskich władz była na czas i czy była właściwa. I tutaj pojawiają się takie daty, że materiał w telewizji został wyemitowany 26 stycznia, a Polska dopiero na wniosek Komisji Europejskiej 29 stycznia uruchomiła RASF, czyli ten system szybkiego ostrzegania. Natychmiast była policja, zabezpieczenie mięsa, wycofanie go z zakładu, z hurtowni. Śledztwo jest prowadzone. Oczywiście o śledztwie prokuratorskim, policyjnym ja nie mogę publicznie mówić, ale zareagowaliśmy natychmiast. Przekazaliśmy również w tym całym systemie RASF, przekazaliśmy do Brukseli te informacje, których oni, które każdy kraj musi udostępniać. Ale nie było to zrobione za późno, nie, po trzech dniach? Nie, to było natychmiast przekazane. Natomiast ja bym się cieszył, jeżeli ci inspektorzy by wskazali, co ewentualnie jeszcze poprawić. Przecież my chcemy to wszystko poprawić, a nie iść zaparte, że to było wszystko dobrze. Jeżeli było dobrze, no to nie mają prawa w zakładzie być zabijanie zwierząt, które do tego uboju trafić nie powinny. Czyli dobrze nie było. Więc moim celem, interesem Polski, najlepiej rozumianym interesem Polski jest to, żeby naprawić wszystko i wyplenić patologie, które mogłyby mieć miejsce. W interesie kraju, w interesie rolników i również konsumentów. Dziękuję bardzo. Konsumenci są najważniejsi, to w ich interesie wszystko robimy. Nawet interes rolnika musi ustąpić interesowi konsumentów. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.